Witam Państwa z Parku Skaryszewskiego w Warszawie, a ze mną moja redakcyjna koleżanka Ania Szczypczyńska, autorka tekstów do serwisu Polska Biega, która 4 miesiące temu postanowiła sobie, że wystartuje w maratonie warszawskim. I co? Jutro Twój wielki dzień. Dasz radę? Oczywiście, że dam. To jakby już nie chodzi o to, czy nie przebiegnę, bardziej się boję tego, czy dam radę przebiec w takim czasie, jakim sobie założyłam. 4 miesiące to jest taki czas, że każdy sobie może tak powiedzieć, a wystartuję sobie, przebiegnę 42 kilometry. Nie jestem specjalistką, ale wydaje mi się, że 4 miesiące to jest za mało, jeżeli ktoś w ogóle nie biegał. Ja biegałam mniej więcej od roku, w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że chcę przebiec maraton i jeszcze 4 miesiące przygotowywałam się już stricte do maratonu, a wcześniej po prostu trenowałam i siłowo, i biegałam jako dodatek, ale już biegałam, to nie było tak, że nie biegałam. Ale biegałaś ile? Biegałam mniej więcej 30 kilometrów tygodniowo wcześniej. Więc biegałam tak 3 razy w tygodniu po 10 kilometrów, ale miałam kilka biegów po 12-14 i wtedy zapytałam się Magdy, mówię, biegam tyle mniej więcej tygodniowo i chciałabym w przyszłym roku przebiec maraton. Magda powiedziała, biegasz tyle, że biegniesz w tym roku i dlatego podjęłyśmy decyzję wspólnie, że już w tym roku i 4 miesiące dałam sobie na przygotowania. Powiedz, jak podjęłaś tę decyzję, biegnę maraton, czy coś musiałaś zmienić w swoim życiu, mam na myśli dietę, zmienić zupełnie podejście do treningów, sposób tych treningów? Tak, szczególnie jeżeli chodzi o treningi. Musiałam się nastawić głównie na bieganie. Trening siłowy zmieniłam na dużo mniejsze obciążenie, większą ilość powtórzeń, trochę dynamikę i tak dalej, żeby jednak się przyspieszyć, a nie obciążyć. Dodałam różnego rodzaju treningi biegowe, których wcześniej nie robiłam, typu, że tylko raz w tygodniu było dłuższe wybieganie, do tego były podbiegi, sprinty, różne treningi szybkościowe, a tak po prostu do tej pory sobie biegałam. Także to się zmieniło przede wszystkim. Dietę, myślę, że i tak się odżywiałam zdrowo. Trzeba było zredukować alkohol. Na początku zredukowałam go do specjalnych okazji, a teraz nie piję w ogóle. No, może tam jedno piwko się zdarzało raz w tygodniu. To przede wszystkim była największa zmiana na pewno. Jeżeli chodzi o dietę, niespecjalnie, bo i tak zawsze pilnowałam tego, co jem. Ile to powiedz, dziennie trzeba poświęcić temu przyszłemu maratonowi czasu? Myślę, że każdy jest w stanie, bo trzeba wygospodarować przeciętnie godzinę dziennie na trening, no ale wiadomo, jeszcze przygotowania do treningu, to co się dzieje po i tak dalej, no to zajmuje trochę więcej. No i raz w tygodniu trzeba poświęcić więcej czasu na dłuższe wybieganie, ale zazwyczaj wtedy można wybrać weekend czy jakiś dzień, który mamy wolny. Jest ciężko, dlatego że nawet mi jest ciężko, a nie wiem, nie mam męża, dzieci i tak dalej, nie mam tego typu spraw na głowie. A mimo wszystko już teraz odczuwam na sobie coś takiego, że na przykład od miesiąca nie bardzo się udzielałam towarzysko i tego mi brakuje. Mam coś takiego, że chciałabym tak po prostu wyjść na piwo i nie przejmować się, czy następnego dnia będę w formie, czy nie. Czy w trakcie tych 4 miesięcy ty czułaś, że miałaś takie sygnały od organizmu, że twoja forma rośnie, co dodawało ci motywacji do tych ciężkich treningów, czy też były takie momenty zwątpienia? Było dużo momentów zwątpienia, to znaczy może nie tak dużo, było też dużo momentów, kiedy biegłam i chciało mi się skakać ze szczęścia, ale tak naprawdę podczas treningów swoich nie odczuwałam jakby dużego progresu i to mnie czasami trochę dołowało, bo myślałam sobie, kurczę, tak samo biegałam 2 miesiące temu, ale warto jest podejmować jakieś mniejsze wyzwania i na przykład startować w biegach na 10 km czy półmaratonach, bo później się okazywało, że kiedy brałam udział w półmaratonie, samą siebie zaskoczyłam, bo marzyłam na przykład o 2 godzinach, a przebiegłam go w godzinę 49 i 17 sekund. No i to był mój ogromny sukces życiowy i to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, kurczę, to dam radę z tym maratonem, więc na pewno widziałam różnicę, ale dopiero przy zawodach, kiedy dawałam z siebie wszystko. Będziemy za Ciebie trzymać kciuki podczas 30. maratonu warszawskiego, ale powiedz, czy wszystkim tym, którzy Ciebie oglądają, a chcieliby, to Ty im to polecasz, czy to jednak jest wyzwanie naprawdę dla twardzieli? Nie polecam. Polecam każdemu, żeby znalazł taką dziedzinę sportu, która mu sprawia frajdę i przyjemność. To nie jest tak, że każdy powinien przebiec maraton. Jak ktoś lubi jeździć na rowerze, niech jeździ na rowerze i znajdzie coś w tej dziedzinie. Jak ktoś lubi jeździć na motokrosie, niech startuje w zawodach motokrosowych, bo to daje największą satysfakcję. Dobrze jest wyznaczyć sobie ambitny cel, bo dzięki temu chce nam się trenować codziennie, bo każdy trening to jest jakiś mały klocek do czegoś większego. I jeżeli go zaprzepaścimy, no to w tym momencie konstrukcja się wali. Także każdemu
każdemu polecam, żeby sobie znaleźć duży cel i dążyć do tego i sprawdzać się z innymi, bo też można zawrzeć ciekawe znajomości, nauczyć się czegoś, kiedy nie tylko sami coś robimy. Magda, o której wspominała Ania, redaktorka Polska Biega, jest tu ze mną i muszę Państwu wyznać, że Magda jest wyrzutem sumienia wszystkich redakcyjnych facetów, bo Magda przebiegła 8 maratonów w Alpach dzień po dniu, 320 km w ciągu 8 dni, więc nie ma lepszego eksperta. Powiedz, skąd ten pomysł, żeby namówić Anię? Szukasz partnerki na te kolejne alpejskie, hardkorowe maratony? Oczywiście. Prawda jest taka, że ja sądzę, że rzeczywiście, wbrew temu, co mówiła Ania, że każdy ma tą swoją dyscyplinę, myślę, że dla większości ludzi przebiegnięcie maratonu to jest rzeczywiście takie duże wyzwanie, któremu powinni spróbować podołać chociaż raz w życiu, żeby zobaczyć, jak to jest. Bo człowiek, kiedy już dostaje medal z tak trudnego biegu, ma wrażenie, że właściwie to mogę zrobić wszystko, mogę osiągnąć wszystko, zupełnie inaczej idzie później do pracy, zupełnie inaczej sam patrzy na siebie. Także to, co polecałam Ani, to żeby się przełamała, bo ona na początku w ogóle mówiła, nie wiesz, ja nie jestem właściwie biegaczką, ja tam biegam sobie 3 razy w tygodniu, po 10 kilometrów, czasami 15. Tak mówię, Ania, jesteś biegaczką i nie ma potrzeby, żebyś czekała do przyszłego roku. Jeżeli masz ochotę się zmierzyć z maratonem, to zrób to już w tym roku w Warszawie, w swoim mieście, na ulicach, po których normalnie na co dzień jeździsz samochodem, zobaczysz, że to będzie wielkie przeżycie. Trochę musiałam akurat Anię, szczerze mówiąc, pohamowywać w tym, żeby nie biegała zbyt długich dystansów, bo to jest dosyć mocno obciążające. Poza tym akurat Ani rzeczywiście nie trzeba było motywować. Największym problemem dla człowieka przygotowującego się do maratonu jest chyba rzeczywiście realizacja jakiegoś treningu, wychodzenie na kolejne treningi, to, że trzeba czasami pobiegać dłużej. Ja zawsze na przykład zachęcam do tego, żeby ktoś spróbował albo wrócić z pracy biegiem, albo pobiec do koleżanki, no i w ramach długich wybiegań, żeby sobie pozwiedzać swoje miasto, pojechać sobie gdzieś na weekend, pobiegać właśnie 20 kilometrów. To zupełnie inaczej się robi niż na swojej małej pętelce dookoła osiedla. Ty obiecałaś Ani, że ten maraton przebiegniesz razem z nią, no ale przy twoich możliwościach ty mogłabyś, nie wiem, walczyć o zwycięstwo. To nie będzie tak, że ty jej odbiegniesz tam na drugim kilometrze? No nie wiem. Nie, oczywiście, że jej nie odbiegnę. Jeśli już, to może być problem w drugą stronę, ponieważ tak jak zauważyłeś, przebiegłam ostatnio sporo i mam takie wrażenie, że moje nogi trochę wolałyby odpocząć w tym momencie, a nie biec kolejny maraton, ale postaram się dotrzymać Ani kroków. Tym razem to będzie zdecydowanie tak, że to Ania będzie królować tutaj i ona będzie dyktować tempo. Ja będę starała się być cały czas z nią. Jeżeli się okaże, że ja nie daję rady, to po prostu jej pomacham, powiem, Ania, trzymam kciuki, zobaczymy się na mecie, ja schodzę. Natomiast no, wierzę w nią. Czyli z tego, co mówisz, nie masz wątpliwości, że ona dobiegnie w swoim maratońskim debiucie? Żadnych wątpliwości nie mam i myślę, że złamie 4 godziny spokojnie, także tak jak powiedziałam, naprawdę w nią wierzę, trzymam za nią mocno kciuki. No i myślę, że będzie fajnie, że będzie miała z tego dużą przyjemność. Odebrałam właśnie pakiet startowy, jak widać mam już swój numer. Jestem szczęśliwa, nie, to złe słowo, jaram się i cieszę się, że to już zaraz, bo czekałam na ten moment 4 miesiące. Nie bardzo się chwaliłam znajomym, chociaż teraz będzie wiedziało pół Polski o tym, że biegnę, więc liczę na Was bardzo, bo moich znajomych za bardzo na trasie nie będzie. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować, bo może być ciężko, jeszcze nigdy nie zmierzałam się z takim dystansem. Liczę na Was bardzo i mam nadzieję, że będziecie krzyczeć, Ania, dawaj! Thank you.